Mam wrażenie, że wszyscy ci, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, absolutnie są tego zdania, że ta pomoc radziecka, na którą myśmy czekali, mogła być nawet w pewien symboliczny sposób, powiedzmy sobie, załatwiona przez generalissimusa Stalina, gdyby tylko on zechciał to zrobić. Było absolutne wykazanie złej woli i celowego powstrzymania ofensywy, która była tuż pod, powiedzmy sobie, przed polem Warszawy, bo przecież decyzja, którą przywiózł pułkownik Monter, opierała się, która wpłynęła później na powzięcie decyzji przez Gbora Komorowskiego i delegata rządu Jankowskiego, ażeby rozpocząć powstanie, była spowodowana kilkoma, dokładnie dwoma patrolami motocyklowymi, które się przedarły na Pragę od strony Armii Czerwonej i one dały asumpt temu, że generał Monter powziął przekonanie, że najbliższe oddziały sowieckie są już tuż na Pradze, co nie było prawdą, ponieważ to były, że tak powiem, niezależny rajd, prawda, dwóch motocyklistów z koszami Armii Czerwonej, bo te rzeczy już były potem dokładnie zdefiniowane i zauważone i powiedzmy udokumentowane i one odegrały jak gdyby tą decydującą rolę w stosunku do powzięcia decyzji. Natomiast nawet powiedzmy sobie częściowa pomoc, która później była ze strony Armii Czerwonej w postaci zrzutów z tych kukuruzników, prawda, tych płatowców takich bardzo spokojnych, bez spadochronów, przez normalne zasobniki i kontejnery, które były właściwie niczym nie chronione, to były normalne paczki, tak, że ta swina jatuszonka, bo tak się nazywały te konserwy wieprzowe, tudzież powiedzmy sobie, czy lekarstwa, czy i wszystkie inne rzeczy, to robiła się tego po zrzucie gniazda, prawda? Myśmy to rozbierali z kawałków, dlatego że przy zrzucie z 400 czy 500 metrów taka paczka to stanowiła, powiedzmy sobie, potem tylko rozbite i zniszczone, powiedzmy sobie, opakowanie plus zawartość, która była w środku. Czyli to też, powiedzmy sobie, było w odpowiedni sposób wyreżyserowane. Natomiast lotnictwo sowieckie, gdyby się zdecydowało odgonić te nieliczne samoloty Luftwaffe, które działały na terenie Warszawy w bezkarny sposób, bombardując blok za blokiem, kamienicę za kamienicą, najlepszy dowód, powiedzmy sobie, że była taka sytuacja, która personalnie mnie, że tak powiem, w tragiczny sposób dotknęła. Mianowicie, mój ojciec był jednym z kierowników takich placówki łączności przy ulicy Żurawiej 7 i kiedy te bombardowania Warszawy, że tak powiem, szły etapami i przeszły już przez ten blok ulicy Żurawiej, gdzie ta kamienica się ostała, myślałem, że mam już, że tak powiem, na tyle spokój, że już te rejony, w których, że tak powiem, się obracał mój ojciec, są już po atakach, czyli one przeszły swoją, że tak powiem, kolejkę. Co się stało? Otóż w pewnym momencie nadleciał samolot, niemiecki, który miał podwieszone trzy bomby pod sobą i pojawił się kukuruźnik. Ten samolot, który był stosunkowo dość trudny w manewrowaniu, bo był obciążony, po prostu bojąc się ataku ze strony tego, że tak powiem, kukuruźnika, wyrzucił te wszystkie trzy bomby, które padły właśnie na początek ulicy Żurawiej. Zrobiła się tam, przy tym wybuchu, kompletna, że tak powiem, wszystko poszło w pył, w proch. Na tym terenie potem za czasu PRL-u została budowany ten PKPG, ten centralny budynek, że tak powiem, ekonomiczno-przemysłowy. I tam poszły bardzo głębokie wykopy. Niczego nie znaleziono poza, że tak powiem, normalnym gruzem i pyłem. Jak musiała być olbrzymia siła, że tak powiem, wybuchu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nawet taki kukuruźnik, którego się właściwie taki samolot
nie powinien bać, prawda? No, inna rzecz, że on był obciążony bombami i nie miał możliwości normalnego manewru. Ale spowodował to, że on zaczął uciekać przed kukurydznikiem. Czyli gdyby jakiekolwiek, powiedzmy, ze strony lotnictwa sowieckiego były jakiekolwiek, powiedzmy, się działania, one mogły znakomicie wpłynąć. Następną sprawą, prawda, w sposób okrutny, powiedzmy, podejścia do losu powstania, to był, przepraszam, to była odmowa dla lądowania samolotów amerykańskich i alianckich, które chciały, przylatując na Warszawę, zaprowizować nas broń, amunicję, lekarstwa, radiostacje, ale musiały po tych prawie 2000 kilometrów w powietrzu lądować, bo kończyła im się benzyna. I tu na przykład powiem od razu przykład, którego byłem sam świadkiem. Otóż ja leciałem jako cichociemny z baz w Brindisi. Jest to miasto na południu Włoch. My lecieliśmy nad Jugosławią, nad Węgrami, nad Czechosłowacją, dolatując do Polski. To był odcinek długości prawie 2000 kilometrów. Suma summarum, droga, którą musiał pokonać samolot, który przywoził cichociemnych, a również i aprowizację, powiedzmy sobie, wojskową, militarną do Polski, wynosił ponad 3000 kilometrów w powietrzu, co powodowało, że te samoloty były właściwie bezbronne. One miały wymontowaną broń i amunicję, która jest, jak wiadomo, prawda, ciężka, na korzyść baków z benzyną. I to też, powiedzmy, przy pewnego rodzaju utrudnieniach, takich jak mgła, czyli czasami zmuszeni do lotów na bardzo niewysokim poziomie nad ziemią, ażeby uniknąć namiarów, powiedzmy, prawda, jednostek niemieckich, to dolatywali na ostatnich kroplach benzyny do lotniska, z którego, że tak powiem, wylatywali, to znaczy do Brindisi. Taka była, że tak powiem, prawda. Nie wiem, no, ci historycy, powiedzmy sobie, powstania warszawskiego nie mają żadnych najmniejszych złudzeń, jaka była, powiedzmy sobie, rola Armii Czerwonej pod rozkazami Stalina, jeżeli chodzi o powstanie. Daje temu dowód, powiedzmy, daje temu dowód przede wszystkim rozmowy Mikołajczyka w Moskwie, prawda, które były zupełnie bezowocne i które były traktowane przez Stalina w sposób nikczemny, można tak określić.